Cześć kochani! Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to zapewne widzieliście, że wrzuciłam na Instastory informacje na temat InPostu i tego, że stworzyli aplikację, która umożliwia bezdotykowo odbieranie przesyłek. Dostałam właśnie dwie paczki, czekają na mnie w paczkomacie, także chciałam Wam pokazać, jak to działa, czy faktycznie działa, czy nie będę musiała żadnych danych wprowadzać ręcznie. Jestem właśnie pod paczkomatem. Na szczęście jestem sama. Zobaczymy, czy faktycznie to działa. Otwieram aplikację InPost i od razu mi się wyświetlają przesyłki, które są do odebrania. Klikamy na pierwszą. Otwórz skrzynkę zdalnie. Otwórz skrytkę. Coś nam się tam chyba otworzyło. Zaraz wyjdę, zobaczymy. Tak, jak widzicie, przesyłka jest. Nawet z samochodu można ją wyciągnąć, więc nie ma problemu. Aplikacja działa. Następnie kończymy. Ja mam akurat do wyciągnięcia dwie przesyłki. Więc wrócimy z powrotem. I proszę bardzo. Nic nie musimy robić, nic nie musimy dotykać. Zupełnie bezdotykowo wszystko działa. Jak widzicie, skrzynki mi się otworzyły bezproblemowo. Także kochani, bardzo wielka prośba do Was. Nie bójcie się zamawiania przesyłek. Tak jak widzicie, to jest najlepszy sposób na to, żeby dostać produkty, jakie chcecie. Wspierajcie w tym momencie małych przedsiębiorców. Wspierajcie małe piekarnie. Wspierajcie swoich ulubionych, nie wiem, rękodzielników, swoich ulubionych influencerów, kupujcie od nich zdjęcia, kupujcie od nich produkty online, żebyśmy wszyscy po prostu dali radę z tym wirusem, z tą kwarantanną i wrócimy za 2 tygodnie do normalnego życia, mam nadzieję, i wszystko będzie ok. Trzymajcie się mocno, zostańcie w domu, a jeżeli musicie wyjechać, musicie odebrać przesyłki, to róbcie to przez InPost, bo tak jak widzicie, można to zrobić bezdotykowo, bez dotykania ekranu, bez roznoszenia innych zarazków. Oczywiście teraz, zanim dotknę kierownicy, będę dezynfekować ręce, klamkę od samochodu, wszystko, czego dotknęłam przed chwilą. Ściskam Was bardzo mocno, do zobaczenia, pa!